kilometrów tutaj do lasów na polowania. I dlatego też, słuchajcie, mamy tenże symbol Madrytu, niedźwiedź jedzący owoce. No to było na Samsungu. I tam napisano, że to jest na No, jest to pałac, który został zbudowany w drugiej połowie wieku XVIII, ale jakiś taki osadę, czyli jakiś no, dom, budynek, w którym mogli tutaj właśnie przyjeżdżać, mieszkać. Byliście w Paryżu, Persa, właściwie pod Paryżem. Filip XIV wybudował, no i jego wybudował. Jesús es la vida, la fuente de la vida, por lo tanto, unirnos a Él, como escuchábamos ayer en el Evangelio, que es la vida. Jakich pytań? Na przykład, czy znają Państwo, jesteśmy z Polski na przykład. Nie, no to twoje fanów, a w ogóle nie będzie co na się pytać, bo jeszcze będą coś tam, ale trzeba to nawet. Ja mam znowu lód. A ja mam... Nie, proszę, czemu? Nie. Będzie moja zadania. My tutaj, słuchajcie, to jest rzut beretem. Tak. Nie, no. Tysiące ludzi pewnie. To fajnie. No tak, ale to przyjdziemy. Bardzo proszę o punktualność o 21 kolacja. A gdzie? Buenos días. Me llamo Pedro. Bienvenidos en Madrid. Me estáis entendiendo, no? No to claro. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na placu, który się nazywa Plac Bramy Słońca. Po hiszpańsku Plaza de Puerta del Sol. Dlaczego on się tak nazywał? Otóż w XV wieku tutaj jeszcze były rogatki. Tutaj była brama wejściowa, czyli jeszcze się rozrasta. W XVIII wieku została zniszczona ta brama, ale nazwa prawie pozostała. Dzisiaj, jak widzicie, w XXI wieku to jest jeden z najfrankicznych punktów miasta, bez wątpienia. Stąd spacerowaliście wcale, na pewno wiecie, że bardzo blisko jest jeden starego miasta, bo dzisiaj również zobaczymy Plaza Mayor.
Więc tak się z tego robi ten, tak się głowy. Ej, ciekawe jak się ten tora baniła. To będzie wyglądało klasycznie. Co to? Proszę pani. No, 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 no. Thank you.